Cześć wszystkim i witam Was w drugim odcinku z kampanii historycznej do Twierdzy Krzyżowiec. Pod ostatnim odcinkiem wbiliście 50 łapek w górę, tak więc lecimy z kolejnym odcinkiem, a warunkiem do wypuszczenia trzeciego odcinka z tej kampanii jest już 75 łapek. Mam nadzieję, że dacie radę. Tymczasem zapraszam Was już na odcinek. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku misja druga Heraklea, podróż na południe. Przejdźmy do loru fabularnego. Przemarsz krucjaty przez Anatolię jest ciężki. Turcy, wycofując się na południe, spalili plony. We znaki daje się również brak właściwego dla tej strefy klimatycznej wyposażenia armii. Po kilku mniejszych starciach z wrogiem, wojska są głodne i wyczerpane. Odbuduj farmy pszenicy wokół miasta Herakleia, zapewniając w ten sposób zaopatrzenie armii. Zwiadowcy zauważyli w okolicy niewielkie oddziały Turków. No dobra, zobaczmy, co mam tutaj w poradach. Trzy farmy pszenicy i jeden młyn zapewniają mąkę dla około 8 piekarni, pod warunkiem, że zostaną dobrze umieszczone. Spróbuj przepędzić konnych łuczników kilkoma grupami swoich włóczników. Wyłączenie chleba z konsumpcji pozwoli ci znacznie szybciej zgromadzić jego potrzebną ilość. Czyli gra nas tutaj próbuje nauczyć, słuchajcie, mechaniki wyłączania żywności. Ale my z tego raczej nie będziemy korzystać. Zobaczmy, jak wygląda misja. No i wygląda to całkiem sympatycznie. Oczywiście jak na tę grę. Dobra, słuchajcie, na start nie ma co tutaj gdybać. Budujemy bardzo dużo chatek kuczarzy. Zbudujemy sobie tutaj na szybkości jeszcze dwie zbrojownie i koszary. Dodatkowo kilka domków, będzie nam potrzeba więcej pracowników, no i drwal nam będzie potrzebny. Drwala nie mamy targowiska. No nic, trudno. Drwal na szczęście dotarł do nas w porę. Zbudujmy sobie to, ten skład trochę w tę stronę. Dobudujmy trzy chatki drwala, są nam bardzo, bardzo potrzebne. Dajmy plus 4 do wydawania żywności, minus 4 do podatków. I słuchajcie, wypuśćmy naszych łuczników nieco na przód. Przydadzą nam się trochę z przodu bardziej niż z tyłu. Już pierwszy łuk nam trafił na składzik. Bardzo fajnie. Więcej drewna, więcej drwali oczywiście. Potrzeba drewna. Dobra, kolejne trzy, słuchajcie, chatki drwala powstały, kolejne drewienko do nas idzie, także będziemy się tutaj spokojnie rozwijać. W tej misji mamy dwa znaki, jeśli dobrze pamiętam, trzy znaki. Okej, mamy z każdej strony znaki poza naszą Herakleją, czy tam Herakleą, zwał jak zwał, słuchajcie. Nie ma drewna, ale dobra, już dotarło, rozbudujmy nieco nasz spichlerz. Myślę, że warto by było zaraz zacząć budować młyn. Ale to w swoim czasie. Na razie możemy zrekrutować kolejnych 4 łuczników, wrzućmy ich gdzieś tutaj. No i myślę, że to będzie całkiem spoko opcją, że już będziemy mieć tak otoczoną tą całą naszą gospodarkę przed atakami wroga. Fajnie, że słuchajcie, można to w ten sposób rozwinąć. Tak więc słuchajcie, teraz zbudujemy sobie młyn. Młyn możemy postawić gdzieś tutaj. I możemy zbudować dwie piekarnie, tak na dobry początek. Mamy zbyt mało pracowników, także wypadałoby dobudować zaraz jeszcze jedną chatkę dla naszych mieszkańców. No i drewno już dotarło, zbudujemy sobie nawet, słuchajcie, może dwie chatki, dlaczego by nie. I możemy dobudować jeszcze kilka piekarni. Także zbudujmy sobie jeszcze dwie piekarnie w tym miejscu. Jak tam produkcja żołnierzy? Mamy kolejnych dwóch łuczników, trzech i czwartego. Super, mamy 4 łuczników kolejnych. Postawmy sobie ich może z tej strony. Wypadałoby, słuchajcie, też kilku włóczarzy zacząć zatrudnić do produkcji włóczni. Myślę, że dwóch na dzień dobry to będzie wystarczająca ilość, gdyż no, jakby nie patrzeć, nie potrzebujemy się bronić przed niewiadomo jak potężnymi armiami. Tutaj mamy dwóch łuczników, których dorzucę sobie w tym momencie do, słuchajcie, naszych jednostek stojących na zewnątrz, ponieważ grupki pozostałe liczą po 4 łuczników. Dobudujmy tu jeszcze 2 zakłady łuczarzy, tylko drewno się nam skończyło. No nic, trudno. Idzie jeszcze jeden drwal, także myślę, nawet 2 drwali jeszcze idzie kolejnych. Także na spokojnie sobie tutaj to ogarniemy. Kolejna grupka 4 łuczników, bardzo proszę, tutaj ich postawmy. No i mamy pierwsze 2 włócznie. Może zróbmy tak, 2 sobie tutaj zbierajmy, 1 sobie zbierajmy w to miejsce. No i to będzie piękne. Jeżeli chodzi o żarcie, no to mamy 15 chlebka. Na razie to jest wystarczająca ilość, ale trzeba zacząć produkować pszenicę. I to szybko, duże ilości pszenicy. Myślę, że tutaj gdzieś jeszcze wciśniemy jakąś farmę. Mało drewna, ok.
to poczekamy na to drewno, nie ma problemu. Mi się nie spieszy, misja nie ma limitu czasowego. Mamy zgromadzić po prostu 300 drewna, bez problemu. Kolejnych, słuchajcie, 4 uczników, wrzućmy może ich w to miejsce. Zróbmy sobie tu taką gęstą linię obronną. Kolejnych 4 uczników w to miejsce. Skąd nas atakują? Z góry. Całych 5, słuchajcie, łuczników arabskich konnych. Nie ma problemu. Myślę, że sobie poradzimy z nimi bardzo szybko. Już tutaj podbijają do naszych drwali. No i wybili nam jedną grupkę łuczników. Niestety został tylko jeden. Jest całkiem mocno ranny. Ale to dla nas nie problem. Ok, mamy kolejnych 3 łuczników. Dosyłamy łuczników do naszego jednego samotnego łucznika, którego oddział został rozbity. Możemy dobudować sobie 2 domki kolejne i myślę, że możemy sobie dobudować też kilka piekarni. Zróbmy to w ten sposób. Wszystko ładnie poukładane. No i dobra, myślę, że skoro mamy już to porobione, to teraz czekamy na drewno i budujemy jeszcze kilka kolejnych farm pszenicy, ponieważ idzie nam mąka jak woda, a do ukończenia zadania potrzeba nam nieco więcej tego chleba. Tak więc słuchajcie, no musimy się skupić na produkcji tego chleba, tej pszenicy. Tu gdzieś można było jeszcze jedną farmę wcisnąć, z tego co pamiętam. No chyba niestety już nie można. W takim razie zbudujemy sobie farmę gdzieś tutaj na obrzeżu oazy. A nawet 2, jeśli będzie nam dane. Ok, druga farma też leciała. Przestawmy teraz sobie naszych strzelców, może w ten sposób. Wiem, że tutaj będzie się działo, to całkiem sporo. Ustawiajmy ich na obrzeżach bardziej. No i dobra, mamy porozkładane wojsko, mamy już w tej chwili 40 łuczników, 10 grupek po 4, po 4 łuczników. Może gdzieś tutaj jeszcze jakiś sad jabłoni wciśniemy w takim razie, skoro nie udało się na pszenicę? Niestety nie. Ale tutaj możemy wcisnąć jakiś sadzik jabłoni, bardzo fajnie. Tutaj też kolejny możemy wcisnąć. Oczywiście sady jabłoni są budowane z tego tytułu, że chlebek jest naszym głównym pożywieniem, ale chcielibyśmy, żeby tego chleba zostawało nam jak najwięcej. W tej chwili mamy go, słuchajcie, 115 sztuk. Tak więc jesteśmy na dobrej drodze ku temu, żeby ogarnąć to zadanie relatywnie szybko. Zbudujmy jeszcze kilka piekarni. Możemy zrobić coś takiego. Słuchajcie, pojedynczy młyn nie wyrabia, także dobudujemy sobie jeszcze jeden. Mamy 21 zbrojnych. Tutaj widzimy, że nadciągają arabscy łucznicy z tej strony. Znów 5 arabskich konnych łuczników. I nic więcej, nic poza tym. Ciekawi mnie położenie tych 2 chatek drwala. No ale skoro tam gra stwierdziła, że będzie dobre miejsce dla nich, to dlaczego by nie? Straciliśmy jednego łucznika tutaj i w sumie to tyle. Rekrutujemy kolejnego na zastępstwo i będzie git. Ok, widzę, że kolejny młyn by się przydał. 2 młyny nie wyrabiają, moi drodzy. Mam tyle piekarni. Warto by było dobudować jeszcze jeden spichlerz. Bardzo fajna muzyka jest w tych kampaniach historycznych. Taka, której nie spotykamy w szlaku krzyżowca. Ok, 3 młyny. Myślę, że to już będzie nawet za dużo. No ale niech będzie. Ok, przestawmy włóczników może w to miejsce. Włóczników sobie ustawmy tutaj. Możesz na nas liczyć. Dokąd tym razem? Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam nowych rekrutów. Możesz na nas liczyć. No i udało się nam, słuchajcie. Zebraliśmy wystarczającą ilość żywności, wystarczającą ilość chlebków. Rysio ponownie triumfuje w blasku słońca wpadającego przez okienko w jakiejś kapliczce. Misja 3. Antiochia. Oblężenie. I tym zajmiemy się, słuchajcie, w 3. odcinku z Szlaku Historycznego. Póki co dziękuję wam gorąco za uwagę, trzymajcie się i do usłyszonka w kolejnym odcinku. Cześć!